kłaniam się państwu nisko w towarzystwie dziś posła Prawa i Sprawiedliwości z okręgu gnieźnieńsko-konińskiego Zbigniew Dolata. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Właściwie można powiedzieć prosto z Warszawy, z Kongresu Prawa i Sprawiedliwości. Pan widział te dwudniowe obrady, śledził. Dużo się działo, no bo był i Jarosław Kaczyński, stary, nowy prezes Prawa i Sprawiedliwości, no i w tle gdzieś tam się Donald Tusk pojawił. Można powiedzieć, wraca stare, nowe, panie pośle, i te reguły gry wracają do punktu wyjścia, na przykład sprzed 12 lat, 15. Nie, no ja bym tego tak jednak nie określił. Tak to komentatorzy określają. No pewnie część komentatorów tak to widzi, natomiast ja to widzę w ten sposób i my się na kongresie i podczas wczorajszej rady politycznej koncentrowaliśmy po pierwsze na sprawach dotyczących naszego kraju, sprawach Polski. Głównie mówiliśmy o tym, jakie wyzwania są przed nami, o Polskim Ładzie, jego wprowadzaniu, o przekonywaniu społeczeństwa, że to jest program taki kompleksowy. To trzeba jeszcze trochę poprzekonywać, bo te słupki nie bardzo wam drgnęły od czasu tego Polskiego Ładu. Słupki nie bardzo drgnęły, ale myślę, że do ludzi powoli zaczyna docierać, że praktycznie większość Polaków, ogromna większość, na tym naszym wielkim programie skorzysta, więc myślę, że jak będą konkretne ustawy, a są przygotowywane, 150 ustaw wkrótce będzie Sejm przyjmował, no to myślę, że w trakcie tych prac parlamentarnych będzie też okazja. To pracowite lato się szykuje, przynajmniej na razie w tej pierwszej części. No lato i przede wszystkim jesień, tak? Bo to myślę, że większość tych ustaw będzie wprowadzana jesienią. Zresztą część tych rozwiązań programowych związanych z Polskim Ładem już jest wprowadzana w życie. No, chociażby ten program skierowany do samorządów, 20 miliardów złotych dla samorządów w pierwszej inwestycji. Takiej... No zobaczymy, no bo samorządy do tej pory narzekały, że nie zawsze, że za mało dostawały pieniędzy i na zadania własne. Samorządy dość często narzekają, natomiast nigdy chyba aż tak dużych pieniędzy nie było kierowanych. To jeszcze przekonacie samorządowców opozycji za chwileczkę do tego, żeby was poparli, bo to głównie opozycja. Czy samorządowcy opozycji może w mediach narzekają, natomiast wnioski piszą i starają się o te środki, więc... Panie pośle, schodzimy z tematu. Ja chciałem zapytać, czy to na pewno będzie ostatnia kadencja prezesa Jarosława Kaczyńskiego w fotelu szefa Prawa i Sprawiedliwości. Tak zapowiedział na konwencji. Tak zapowiedział. On jest słowny w tym sensie, że nie zmienia zdania w takich sprawach? Myśli pan, że to jest rzeczywiście koniec? Bo to byłby koniec epoki. To znaczy, ja powiem tak, no, pan prezes oczywiście takie słowa powiedział, natomiast myślę, że oczekiwanie większości, ogromnej większości naszych członków, w tym moje, jest takie, żeby jednak w tej sprawie pan prezes słowa nie dotrzymał. No tak, no bo w tym momencie trudno byłoby znaleźć następcę, na dziś wskazać, chyba że premier Mateusz Morawiecki, który został dokoptowany do tego ścisłego kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. I tak jak pokazują sondaże, niestety znowu się na sondaże powołuje, takie czasy, to on jest chyba takim najbardziej logicznym następcą prezesa, jeżeli w ogóle dojdzie do tego, jak pan powiedział. No, pan premier Mateusz Morawiecki został wiceprezesem partii z najwyższym poparciem członków Rady Politycznej. Coś tam mówi to też. Tak, więc myślę, że to był taki dowód zaufania do pana premiera i jego pozycja polityczna oczywiście dzięki temu wzrosła. Natomiast myślę, że o następstwie to jeszcze bardzo, nie należy bardzo mówić. Was prezes rugał, bo to było zapowiadane, że będzie ostre potrząsanie posłami, politykami Prawa i Sprawiedliwości za to, że obrośli w piórka, że jest syndrom tłustych kotów. Pan zna jakieś tłuste koty, które się kręcą gdzieś w waszym partyjnym podwórku? Znaczy, osobiście nie znam. Pan prezes mówił o tym zjawisku, ale też trzeba spojrzeć na proporcje, bo pan prezes to wyraźnie podkreślił, że w tej beczce sukcesów, a rzeczywiście Polska pod rządami Prawa i Sprawiedliwości ma bardzo duże sukcesy. Jesteśmy w czołówce krajów, które mają największy rozwój gospodarczy, więc to jest niewątpliwe. No jest też łyżka... Tę łyżkę często widać tych krewnych, znajomych, których to zawsze się najbardziej rzuca w oczy. Oczywiście. I dlatego pan prezes tutaj bardzo, bardzo mocno to podkreślał, że do
takich, choć marginalnych, ale do takich zjawisk nie może dochodzić. I tutaj ta uchwała, którą przyjął, uchwała sanacyjna, tak? Przyjął kongres, jest bardzo twarda i No właśnie nie była do końca twarda, dlatego że był ten wyjątek, chyba że i tak gwiazdka pod umową, że no chyba że jakieś ważne względy sprawiają, że ktoś musi sprawować funkcję, ktoś z rodziny polityka Prawa i Sprawiedliwości. Ja trochę mam wszystko, nawet po tłumaczeniach prezesa tego nie rozumiem, jednak to jest wyłom. To znaczy, to nie jest wyłom. Ja w ogóle chciałbym, żebyśmy na to spojrzeli, jednak chociażby patrząc na wyniki spółek Skarbu Państwa, tak? Bo spółki Skarbu Państwa, chociażby od czasu powstania Ministerstwa Aktywów Państwowych, zyskały na wartości 20 miliardów złotych. Z tego udział państwa, bo przecież nie wszędzie mamy 100% udział państwa, zwiększył swoją wartość o 9 miliardów złotych. Cudownie, ale ja znam kilku dochody. Polityków PiSu, którzy nie mają kompetencji do tego, żeby sprawować różne funkcje nadzorcze, sprawują je. Znaczy, byłych tak, polityków. To jest oczywiście kwestia ocenna, tak? Natomiast po owocach ich poznacie i te owoce są naprawdę dobre. I naturalnie, że jeśli występują takie przypadki, że mamy do czynienia z jakimś obsadzaniem członków rodzin różnymi stanowiskami w spółkach Skarbu Państwa, to jest niewłaściwe. Natomiast równie niewłaściwe jest obsadzanie członków rodzin polityków, chociażby dzisiejszej opozycji, Platformy, PSL-u, SLD, w spółkach samorządowych, w różnych gminach, nikt nie mówi, miastach. Że tak nie ma, prawda? No właśnie, to jest, i tutaj jeśli to, ta krytyka spada... To działa dzisiaj w ogóle w polityce, mam wrażenie. No więc to musi być jednak sanacja kompleksowa, nie tylko dotyczyć powinna spółek Skarbu Państwa, ale i spółek samorządowych. Nie boi się pan trochę czegoś, co Krzysztof Śmiszek nazwał syndromem gnicia? Czegoś takiego, co się dzieje w drugiej kadencji partii, która rządzi, która ma dobre notowania? Przypominam, Sojusz Lewicy Demokratycznej, czy Platforma Obywatelska, która przecież w pewnym momencie nie miała z kim przegrać. A takie symptomy są jakby widoczne. O tym też mówił prezes Kaczyński, że część osób skupiła się po prostu na fruktach władzy, a mało jest w tym, widać chociażby po tym rozchodzeniu się klubu, to, że odszedł Zbigniew Giżyński, powiemy, przyszedł Lech Kołakowski. Sztuka jest sztuka, jakby powiedział klasyk, no ale jednak jest to jakiś syndrom. I on mówi, jemu się na przykład Polski Ład nie podoba, uważa, że tam nie ma rozwiązań dla polskich drobnych przedsiębiorców, na których stawiał PiS. Teraz nie stawia. I te rozwiązania są niekorzystne. Ależ oczywiście, że są rozwiązania dla drobnych przedsiębiorców i znaczna większość Polaków zyska na wszelkich zmianach, również tych dotyczących obniżenia kwoty wolnej ale przedsiębiorca, który zarabia trochę powyżej 10 tysięcy brutto, to nadal jest drobny przedsiębiorca. I on nie straci, bo nawet przy zarobkach 14-15 tysięcy... Powinien zyskać, panie pośle, bo to nadal jest ktoś, kto jest na dorobku. Tak mi się wydaje. No jasne, ale on nie traci, tak? Natomiast zyskuje około 19 milionów płatników podatku. A pan się nie boi rzeczywiście tego syndromu, tej drugiej kadencji, bo do tej pory nikomu nie udało się przerwać tego zaklętego kręgu. Nie było trzeciej kadencji. Ta druga kadencja zawsze sprawiała, że partia rządząca się o te właśnie takie samozadowolenie napotykała. No więc jeśli bo zawsze oczywiście istnieje takie niebezpieczeństwo, to jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, to ten kongres, który za nami, wybór pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, myślę, że jest taką gwarancją, że takiego procesu nie przeżyje Prawo i Sprawiedliwość. Krótko mówiąc, pan prezes nie da partii naszej, Prawu i Sprawiedliwości, ugrzęznąć właśnie w takim samozadowoleniu, w takim właśnie konsumowaniu tych sukcesów wyborczych, bo przedstawiał nam wyzwania, i to nie wyzwania dla naszej partii, tylko wyzwania dla Polski i szanse, które stoją przed Polską. Bo duża część tego kongresu była poza kamerami tak naprawdę. My część rzeczy wiedzieliśmy tylko z tego, co przekazywali ewentualnie politycy. Trudno akurat mi to ocenić jak duża, bo byłem uczestnikiem, więc nie obserwowałem mediów w tym czasie. Natomiast absolutnie nie ma mowy o samozadowoleniu. Jest właśnie stawianie wyzwań, stawianie zadań. Każdy w Prawie i Sprawiedliwości wie, co do niego należy, wie, jakie są oczekiwania, jakie powinien spełnić warunki, aby na przykład doczekać się reelekcji. No, rozumiem. Czyli zostały postawione jakieś warunki, to w takim razie zamykamy temat Prawa i Sprawiedliwości. Platforma Obywatelska, Donald Tusk i te słowa: wróciłem, wiem, że trochę długo czekaliście, ale wróciłem na 100%.
tak mówi Donald Tusk i zaczyna objazd po kraju. Boi się pan trochę powrotu Donalda Tuska? Powiem tak, absolutnie nie. I tutaj, tutaj... A, i to jest syndrom drugiej kadencji właśnie. Nie mamy z kim przegrać. Nie, to nie o to chodzi, że nie mamy z kim przegrać, tak? Tylko akurat postać Donalda Tuska to jest przypomnienie Polakom wszystkich tych patologii ośmioletnich rządów Platformy i PSL-u, wszystkich tych decyzji, które uderzały w większość naszego społeczeństwa, podwyższenie wieku emerytalnego, skok na środki OFE. Donald Tusk wczoraj za to przeprosił, powiedział, że to był błąd. Donald Tusk nie odcina się od tych swoich działań, które, które podejmował jako, jako premier przez rządzący przez tam blisko 7 lat, więc to jest taki, taka postać, która wszystkim Polakom przypomni o tych patologiach, bo Platforma przez ten czas, kiedy nie było Donalda Tuska w polskiej polityce, to tak delikatnie, ale jednak się odcinała od tego, co, co się działo. Ale nie zaprzeczy pan, że to jest polityk kilka klas wyższy niż Borys Budka, jeśli chodzi o sprawność, o pewien sposób zarządzania, o charyzmę. Nie odmówimy mu tego, trudno go lekceważyć. Znaczy, jako... ten zamach, nie no, naturalnie ten zamach stanu, który się dokonał w Platformie, w... Tu sanacja, tu zamach stanu. No, no tak, no, ale inaczej tego nie można określić, tak? No bo jednak Borys Budka był przewodniczącym Platformy wybranym demokratycznie, no, a tutaj nie mamy do czynienia z takim demokratycznym przejęciem władzy, tylko no, ktoś musiał zrezygnować, tak? Arłukowicz rezygnuje, pani Kopacz rezygnuje, tak? Wchodzi Tusk, no i teraz jako ten najstarszy taki geront, prawda, przejmuje władzę, ale to jest takie fastrygowanie. To jest porażka Platformy jako partii, która mieniła się być taką, gdzie ta ławka kadrowa jest długa. Tu okazało się, że to nowe pokolenie Platformy absolutnie zawiodło, tak? Że wiodło tą partię do to pytanie, czy to nowe pokolenie Platformy pociągnie Donald Tusk i tych wyborców, którzy odeszli do Hołowni. Platforma liczy na to, że tak się stanie. Ja tak, to oczywiście, bo są jakby dwa wymiary tego powrotu Tuska. Jeden to właśnie ta rozpadająca się Platforma i Tusk, który tak fastryguje tą partię, prawda? Jak garnitur komuś się podrze, to niektórzy idą do krawca, żeby to uszyć, albo kupują nowy, a tutaj jest takie fastrygowanie. Przychodzi jakiś tam zbawca na białym koniu, przyjeżdża do Polski. Człowiek światowy, jakby to powiedział Pawlak. No, jakby nie patrzeć, część Polaków tak to postrzega. Znaczy, myślę, że elektorat Platformy czekał na kogoś tak, z kim można skojarzyć sukces. Natomiast jest drugi wymiar, niekoniecznie. Drugi wymiar jest taki, że no, Tusk też chyba stawiał w pewnym momencie na ruch Hołowni. I też mają takie wrażenie. Tak, no, tam są jego ludzie, prawda? Więc kto wie, to się skończy. To może rzeczywiście ten ruch Hołowni się zleje. Ale w tym momencie tak. I rzeczywiście ruch Hołowni myślę, że był niebezpieczniejszy w tym sensie, że przedstawiał się jako zupełnie nowy. Mimo, że tam politycy działający od dziesiątek lat w polityce, ale przedstawiali się jako... Bardzo krótko. Będzie pan nerwowo zagryzał wargi i paznokcie, widząc, co robi Donald Tusk, czy raczej z popcornem to ogląda? Ten obraz? No to naprawdę, to jest dla nas taki znak, że wraca stara Platforma, ta stara, zła, skompromitowana Platforma wraz ze starym, trochę już wyleniałym wodzem, który jednoczy tą partię, ale myślę, że zamyka możliwości zwycięstwa wyborczego. To smacznego. W takim razie życzę. Zbigniew Dolata, poseł Prawa i Sprawiedliwości, gość porannej rozmowy Radia Poznań. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dobrego dnia.